Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film, oto w moim wykonaniu. Na tą chwilę jest godzina 6:46, niedziela 17 lipiec 2022 i w ten lipcowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego łowiska. I zaczynamy ten nierówny pojedynek. Więc po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. No i branie już jest. Na początek zanęciłem kukurydzą, którą wczoraj gotowałem. Przy brzegu delikatnie dodałem zanęty i tak z ręki rozproszyłem to przy samym brzegu. Jedną zarzucę przy brzegu, drugą na środek i dwoma wędkami na metodę za pomocą sygnalizatorów brań, alarmów będę dzisiaj wędkował. Więc już jakieś podciągnięcie i miejmy nadzieję, że za chwilę będzie po zanęceniu rybka. Więc cały dzień poświęcę na wędkowaniu na tej wodzie. No i zobaczymy, co i jak będzie. Czyli pierwsze koty za płoty po zanęceniu. Ostatnio amurki, a teraz pierwsza ryba, czyli pełnołuski, skusił się na żółtą przynętę. Baja, płynie po kogoś dorosłego. Jest i drugi miłośnik kulek proteinowych, więc na razie same pełnołuskie, czyli dwie sztuki. Baja. Trzeci taki przyzwoity grubasek. Piękny jest. Piękny jest taki grubas. Taki piękny karpiszon. Więc wracamy mu wolność. Baja. Teraz taki nieduży, goły na kulkę 14. Demon, hot demon ze stajni Starbite. Więc maluszka wypuszczamy. Kulas duży, taki mniej więcej odpowiedni. No a rybka na razie jak najmniejsza z tych karpi. Taki ładny amurek i jedziemy z tym koksem. I mamy taką metróweczkę jesiotra, któremu oddajemy wolność.
Baja. Do następnego. I taki 97 cm drugi jesior. Więc mamy drugiego Pinokia. 97 cm. I zwracamy mu wolność. Więc drugi jesiot ładny. Tu baja. Do następnego. I ładnego amura zważymy. Pięć 80. 5200. Tak. Taki 5280 cm amurek. Więc wypuścimy rybkę. Baja. Baja. Dziękuję ci za walkę. Zważymy ten kosz, tak aby mniej więcej wiedzieć, ile waży. Licząc pół kilo, no 46, bo różne kosze wożę nad wodę i mniej więcej wiem, że pół kilo licząc ten kosz. Próbuję różnych zestawów wiązań haczyków pod pop-upy, pod dumblesy, wartresy i mniej więcej szykuję, dobieram przynęty różnych producentów i patrzymy co, na co najbardziej gryzie, więc mamy jeszcze chwilę czasu, więc zakładamy różne przynęty i zobaczymy czy coś jeszcze pyknie na tej wodzie. I mamy trzeciego ładnego jesiotra. Zważymy go. Niecałe 4 kilo. 4 kilo niecałe. Piękny jesiotr. No i trzecia praktycznie metrówka. Czyli 98 cm, 97. Ciężko go zmierzyć, ale taka, jak to się mówi, trzecia metrówka. Poszedł. Nie mam ani jednego z nich. No i drodzy Państwo, na tym zakończę dzisiejsze wędkowanie, czyli leciało tak, pokazałem na filmie. Z większych rybek trzy jesiotry metrowe, jeden amurek 80 cm i karp 65 cm z tych największych. No i tak to leciało, jak pokazałem na filmie, więc pora wracać do domu. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jedziemy na Kielce. Cześć! Z dwóch ostatnich wypadów przynęty, które sprawdziłem na tym łowisku, ale już mniej więcej wiem, co z czym łączyć, na co łowić
i przeważnie na jaki gatunek ryby się nastawia, czy z jakimi kolorami. Z dwóch wypadów tyle przynęt.